dzisiaj opowiem Wam o moich 5 modowych must have'ach, bez których sobie totalnie nie wyobrażam zimy w tym roku. Są to rzeczy, które znalazłam ostatnio na lumpach, ale też nie tylko. I totalnie nie wyobrażam sobie nie mieć ich teraz w szafie. Po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. Mam nadzieję, że się zainspirujecie tym odcinkiem przed pójściem na lumpy, czy też po prostu na zwykłe zakupy. Także zachęcam Was do dalszego oglądania. Na samej górze mojej listy muszą się znaleźć świąteczne swetry. Uważam, że zdecydowanie za mało się o nich mówi, ale uwaga, nie chodzi tutaj o te takie czerwone sweterki ze świętymi Mikołajami. Absolutnie nie. Chodzi tutaj o sweterki, które możemy założyć do sukienek, które wyglądają naprawdę schludnie, elegancko i przede wszystkim nie kurzą się nam cały rok w szafie, żeby móc je po prostu w święta założyć na 3 godziny. Tylko możemy go stale użytkować i nie jest on zachowany tylko właśnie na tą jedną okazję. Ja nie wyobrażam sobie spędzić całych świąt w marynarce, ponieważ wiecie, taki ubiór jednak kojarzy mi się przede wszystkim z biurem, a dla mnie to jest taki cozy time, gdzie chcę się przede wszystkim czuć właśnie swobodnie, ma mi być ciepło i wygodnie. Także taki sweterek na przykład, jaki mam dzisiaj na sobie, jest on, uważam, naprawdę rewelacyjny. Będzie pasować do każdej sukienki takiej, wiecie, prostej, na przykład na ramionczkach. I tutaj również to jest fantastyczna opcja, że nie musimy kupować zimowej sukienki z długim rękawem, tylko po prostu zakładamy sobie taki kardigan i jest nam absolutnie ciepło. Ten sweterek przede wszystkim ma duże, srebrne, błyszczące guziki, jeszcze w dodatku w kształcie serduszek, co daje mu takiego właśnie odświętnego charakteru, ale również w codziennym wydaniu, na przykład z jeansami, tak jak mam teraz na sobie, również wygląda świetnie. A tylko wyobraźcie sobie, jakby to pięknie wyglądało z czerwoną sukienką, albo czarną, czy też nawet białą. No, ja to totalnie czuję. Ten sweterek znalazłam w lumpie za około 50-60 zł. Nie jest to mała cena jak na lumpeks, ale był nowy z metką. No i myślę, że oczywiście na Vinted, czy właśnie, nie wiem, w lumpeksach, może nie w centrum Warszawy, na pewno dorwiecie coś takiego taniej. I na drugim miejscu stawiam to czarny body z Zary. I słuchajcie, nie wiem o co tutaj chodzi, ale to działa dosłownie jak bielizna termiczna. To jest rzecz, którą odkryłam totalnie przez przypadek. Po prostu chciałam takie czarne, klasyczne body do sesji zdjęciowej. Swoją drogą, niedługo możecie efekty sesji zobaczyć na moim Instagramie, także zapraszam. I wiecie, plan był taki, że chowam metki do środka, potem je oddaję. No ale jak ja je tylko założyłam na siebie, to po prostu przepadłam. I mimo tego, że chodziłam po dworzu, to nie marzyłam aż tak. Także ja po prostu to od razu poleciłam mojej przyjaciółce, która również je zakupiła. Mogę Wam je polecić z całego serducha. Jak wiecie, że ja no nie jestem sieciówkowa, tak to body, słuchajcie, warto. Tutaj Wam się wyświetla kod do tego produktu. Polecam Wam również ten trik z rajstopami. To jest ogólnie bardzo oczywista sprawa, chociaż ja osobiście dosyć późno na to wpadłam. A mianowicie zakładacie rajstopy i dopiero potem zapinacie body. To jest naprawdę świetne i po prostu komfort noszenia body jakiegokolwiek jest nieoceniony. Zapomniałam tutaj jeszcze dodać, że to body kosztowało 80 zł. I słuchajcie, zapamiętajcie tę cenę, ponieważ jest to ta sama cena, którą dałam za parę skórzanych kozaków firmy Clarks. Jakby ja totalnie w to nie dowierzam. Były nowe na mój rozmiar, takie wiecie, przed kolano, no prezentują się naprawdę obłędnie, jest taki elegancki, klasyczny model. No i ich ceny, ogólnie ceny właśnie kozaków marki Clarks skórzanych w internecie sięgają kilkuset złotych i to tak wiecie, 600, 700, także nie mam pojęcia ile oryginalnie kosztowały. Ale jeśli to Was nie przekonuje, żeby zaglądać do lumpów, to już naprawdę nie wiem co. Ale zdaję sobie sprawę, że część z Was i tak będzie pisać, że fuj, buty z lumpa, ale słuchajcie, naprawdę nie. W sensie są z lumpa, ale nie były to, słuchajcie, buty, wiecie, zajechane, wychodzone, ponieważ ich podeszwa naprawdę była w stanie idealnym. W tym momencie to ja już w nich chodziłam, ale no nie wiem, pewnie były, wiecie, przymierzane, ale ile razy są buty przymierzane w CCC czy w innych takich? Także dla mnie nie ma problemu, super deal. Na miejscu czwartym stawiam riding boots i to jest trend, który pojawił się również w moim filmie na liście z trendami, praktycznymi trendami na tę zimę, także jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to gorąco Was zachęcam do nadrobienia. I mój egzemplarz jest również z lumpeksu za, słuchajcie, chyba 50 kilka złotych, coś takiego.
i są one przeciepłe. Mają tutaj, słuchajcie, takie sztuczne futerko. W dodatku mają fajne klamry, które dają takiego charakteru stylizacji. W dodatku pasują do moich dwóch tutaj kurtek zimowych, także naprawdę uwielbiam to. Jeżeli chcecie oczywiście zobaczyć cały film, to Was do niego odsyłam. Tutaj właśnie pojawia Wam się odnośnik do niego. I mój piąty must have to jest taka półkoszula, którą się zakłada do jakiegoś swetra dla wyglądu samego kołnierzyka. Nie wiem jak Wy, ale ja nienawidzę prasować białych koszul. Jakby już mogę prasować dosłownie wszystko, byleby nie białą koszulę, ponieważ no wyprasowanie jej trwa wieki, no umówmy się. Wiem, że niektórzy, jeżeli chcą właśnie założyć koszulę pod sweter, to prasują tylko tak, wiecie, to co wystaje spod swetra. Nie wiem, ta metoda nie jest chyba dla mnie. Mnie by i tak drażniło to, że po prostu coś tam jest wymiętolone pod swetrem, nawet jeśli tego nie widać. Także to jest rozwiązanie idealne dla mnie. Oczywiście znalezione w Lumpeksie, ale jest to rzecz, którą można również kupić online. Oczywiście Wam tutaj podlinkuję w opisie, jeżeli znajdę jakieś odpowiedniki. Ja za to zapłaciłam, słuchajcie, za jakieś 5 czy 10 zł na wagę. Jest to coś ultra lekkiego i jest to rzecz, którą ja często bardzo widzę ogólnie w tych takich koszach w Lumpeksie z bielizną. Wiem, że nie wszyscy tam zaglądają, ale po takie perełki naprawdę warto. No i słuchajcie, wygląda to genialnie, ale co ja będę Wam mówić, po prostu to założę. Okej, na mnie to prezentuje się tak, ja to dosłownie przymierzyłam z pierwszym lepszym swetrem i słuchajcie, widzę jeszcze jeden bardzo duży plus. Możemy nosić krótkie sweterki i nic nam tutaj spod spodu nie wystaje, także no jest to naprawdę genialny patent za 5 do 10 zł. Dajcie znać w komentarzach, kto z Was będzie tego szukać. Ja jestem zakochana. Także to było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki krótki filmik przypadł Wam do gustu. Koniecznie napiszcie, który mój must have jest również Waszym must have'em. Masło maślane, ale wiecie o co chodzi. Możecie również zostawić w komentarzach serduszko dla zasięgu. Jeżeli jesteście zainteresowani moimi modowymi filmikami i nie chcecie, żeby cokolwiek Was ominęło, to zachęcam Was do subskrypcji kanału. Buziaki! Pa!